Dzień dobry Państwu, porozmawiajmy o Motorola Edge 50 Pro. W opakowaniu dostajemy ładowarkę, 125 W, kabel zasilający, pokrowiec i oczywiście urządzenie, które ma przepiękny 144 hz ekran. Przyjrzyjmy się im bliżej. Dobrze, licznik pyka czasowy, a odcisk linii papilarnych jest bardzo nisko. Zobacz jak jest nisko, ale jest szybki, nie zawsze łyknie, o, nie, no dobrze jest, jest dobrze, jest tak dobrze, że 144 Hz robi niesamowitą robotę, proszę Państwa, to nie jest tak jak w Samsungu, że mamy adaptywne i, Wiem, ja że troszkę cofnę, żeby było i to, 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 to tak przycina, nie? Ale jest o 20. I tak wszyscy piszą do mnie, że to jednego o iPhone'ie y też tak przycina, że to tak powinno być. No nie powinno tak być, zobaczcie, 144 i to wszystko chodzi płynnie. No. Gimby nie znają, bo nie mieli nic innego, tylko iPhone'y kupują. No właśnie. I tu chodzi, to pięknie, i to mi się podoba. No, ale wchodzimy w ustawienia. Różne tapety, bajery. Jak wchodzimy w Display. Tu jest możliwość po polsku, ale ja używam po angielsku. No musicie mi to wybaczyć. Proszę Państwa, i tutaj mamy 144 Hz. Możemy ustawić na auto, ale to ja nie polecam. Oszczędzisz baterię, ale to co to tej baterii uszczędzisz? 60 to też oszczędzasz. 120 jest praktycznie tak samo, jak to 140, ale jak jest taka opcja, to czego nie iść na całość, prawda? Jak w tym teleturnieju. Idź na całość. Zamka nie powinno być. Przynajmniej u mnie nie było. Bateria trzyma długo. Wielkość ekranu można sobie powiększyć. I yy, zobaczcie, napisy. I ikonki. I to jest fajne, że taka kostomizacja jest, jest super. No, w iPhone'ie takich rzeczy yy, próżno szukać. Przynajmniej ostatnio, no teraz może w tych najnowszych. Może się połączyć z, tutaj z ekranem. Proszę Państwa, Edge Lightning. To jest coś, co kiedyś było w Samsungu. A teraz jest w Motoroli. Moto? Flicker prevention to jest tak, żeby cię oczy nie bolały. O, i screenshot robimy. No i to mi się podoba, elegancko. I takich bajerów jest tutaj długo, ale mógłbym ci o tym opowiadać, ale pewnie już się jesteś znudzony, więc zobaczmy, jaką to ma moc ogólnie obliczeniową. A moc ma bardzo kiepską 853 tysiące punktów to jest bida. Pamięć wewnętrzna. Auć! I tutaj jest pięta, jak to mówią, achillesowa tego urządzenia. UFS 2.0, Dać mi się śmiać, chcę. <grym> No nie, no nie, no proszę Państwa, to, to 2.0 to już to w smartfonach za, za 500 zł jest. Co tu dużo mówić, bida z nędzą. Ale jeśli takie cyferki nie mają dla Ciebie znaczenia, albo nie wiesz dokładnie o co w nim chodzi, to ja mam tu taki inny benchmark, który porówna z innymi smartfonami, proszę Państwa, 930 na 2709 z innymi wynikami, z innych smartfonach. I mamy 930. To tu nawet takiej skali nie ma. <gry> No S20 Fan Edition czy Poco X3 ma większy wynik. No proszę cię, no to to jest. To poza skalą. 2709, będzie coś takiego. Jest. Galaxy A54, który kosztuje. Ile teraz? A54 kosztuje? Połowę z tego. To są jakieś jaja. No dobrze, ale to są tylko cyferki. To no. wszystko chodzi pięknie płynnie. To się taka optymalizacja musi być ge genialna. No to sprawdźmy w grze, czy pociągnie bardzo ciężką grę, jak Call of Duty na maksymalnych ustawieniach. Oczywiście mamy tryb gry, a w trybie gry mamy performance mode, mamy możliwość balance battery saving i proszę zobaczyć jak pięknie też wszystko rozwiązane. Mamy aplikacje, mamy tutaj ten toolkit, możemy y, nagrywać swój gameplay. Ja, proszę Państwa, myślałem, że jest bez dźwięku, a jednak jest, tylko jest to ukryte strasznie niepotrzebnie, yy, przyciskając tutaj na, na dźwięk, otwiera się nam okienko i można system sound na, nagrywać. Nie wiem czemu nie nagrywało mi nic, no, ale teraz jest taka możliwość, może w, w nocy jakaś aktualizacja była, bo nagrywamy to wideo przez kilka dni. No, no. fajnie, jest tych możliwości sporo, zagrajmy. Garem. Behind me, behind mi, No. to. the? It is smooth. Ha! I, I pad przestał działać, patrz. Czemu? O, wyłączył się. No dobra jest, jest połączony z tym. I takie rzeczy mnie denerwują, właśnie. Ale to nie tylko w tym smartfonie, ale i we wielu innych takie rzeczy się dzieją. No nie, ja bezpada nie gram. Nie ma galerii, tak naprawdę, takiego ikonki galerii, albo coś źle przycisłem. Jest tylko galeria Google, a ona mi trochę nie odpowiada, bo jednak wolę tą zwykłą galerię. No ale to. No tak już musi widocznie być. Sama jakość yy, ekranu jest niesamowita. No i przednia kamera. O. Pełne wyciągnięcie ręki. Jak widzimy, bardzo szeroki jest. Yy, szeroko, szeroka jest Motorola. nawet. przepraszam. Bardzo, bardzo. Do tego mamy autofokus w obu. I to mi się podoba. Bardzo fajnie. Ciach. Szybciutko. No właśnie, Ciach. Więc sprawdźmy tą kamerę. A kamera jest. Dość ciekawa, można byłoby powiedzieć. Bo mamy slow motion, mamy wideo, wiadomo. Mamy również jakiś obiekt, żeby można było pokazać. I mamy autofokus w szerokim koncie, co nie zdarza się za często w smartfonach średniej półki, proszę Państwa. Przednia kamera. Co ciekawe, bardzo szeroka i to mi się również bardzo podoba. Ze stabilizacją lub bez stabilizacji, jeszcze szersza, i z autofokusem. I to jest tylko on jednak. Nie, to teraz działa. Ten smartfon jest taki, że on tak raz działa, raz nie działa. Tu jest potrzebna aktualizacja oprogramowania. 4K30 oczywiście, 60. Dostępny tylko Full HD. Pewnie ultra wersja będzie miała 60. W trybie foto. Jeśli chodzi o funkcje, to Motorola i przednia kamera robi gigantyczne wrażenie. Ten szeroki kąt i autofokus to jest to, czego potrzebujesz. Jeszcze brakuje nam właśnie lepszej jakości wideo i tu już byłoby genialnie. Konkluzja. Czy to urządzenie jest lepsze przykładowo od Galaxy S23 Fan Edition? Pod pewnymi względami tak, definitywnie piękniejszy, fajniejszy ekran, definitywnie lepiej trzyma się w dłoni, większa bateria. Szybkie ładowanie i to jest bardzo fajne. No bo jednak 125 W to się ładuje. Pójdziesz do toalety i naładowane, a Samsungiem musisz czekać i czekać i czekać. To nie dochodzi, chodzi, żeby było szybko i pięknie. Wspaniałe audio, aczkolwiek te numery w benchmarkach zawiodły mnie mocno, ale widzieliśmy, nie odzwierciedliło się to za mocno w użytkowaniu, bo tutaj wszystko chodzi płynnie. I pięknie. W grach też się nic nie przycięło, co mnie bardzo zastanowiło. Jedyne przycięcie, jakie zauważyłem, to podczas filmowania smartfonem, jaki czasami się zawieszał całkowicie. Ale to już może jest ta właśnie optymalizacja. Może optymalizacja jest tutaj tak mocna, że tego nie widać tych podzespołów. UFS 2.0, pamięć wewnętrzna, to jest strasznie słabo. Na dzień dzisiejszy jest ok, ale co będzie później, jak ten smartfon będzie miał rok, dwa i będzie załadowany aplikacjami i, i, tak, i tak dalej. O, widać to również w renderingu, gdy renderujemy wideo, ale to o takie opcje dla ludzi, którzy tworzą wideo. Ten smartfon jest dedykowany dla ludzi, którzy odbierają, dla konsumentów foto, wideo, audio. Czyli oglądasz coś sobie, czyli słuchasz coś sobie, to ten smartfon będzie idealny. I grasz sobie też w coś. Z tym graniem to tak, to była tylko jedna gra. Ale ludzi, którzy chcą stworzyć coś, nagrać, zrobić zdjęcie, bo te zdjęcia, mówmy się, wyglądają słabo. To jednak inny smartfon, a jest ich wiele przykładowo na Trading Shenzhen za 3000 zł, bo teraz tylko kosztuje, nawet gdyby kosztował, gdy to oglądasz, bo cena jest, no właśnie, kiedy to oglądasz, może oglądasz to za rok, jak ja to nagrywam, może za dwa i ta cena już jest połowę z tego, no właśnie, cena jest względna, ale aktualnie w tym przedziale cenowym na Trading Shenzhen można kupić taką maszynę, Topową ultra, która miaży pod każdym względem, więc ja sobie polecam kupić tam, a Motorola zostawić Niemcom. Chociaż Niemcy i tak już jej nie chcą. No właśnie. Pozdrawiam.